Inkscape w 100 sekund. Inkscape to otwarte, bezpłatne oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej. Grafika wektorowa albo obiektowa to jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej, w której obraz opisany jest za pomocą figur geometrycznych. W praktyce polega to na tym, że na ekranie umieszczony jest zestaw obiektów, które można dowolnie przesuwać, obracać i modyfikować. W grafice wektorowej obrazki tworzy się po prostu przez nakładanie na siebie kolejnych kształtów tak, aby utworzyły większe całości. Program Inkscape powstał w 2003 roku jako rozwinięcie programu SolidPody, nieco przypominającego budową i wyglądem edytor obrazków GIMP. Inkscape jest darmowy i można go pobrać ze strony inkscape.org. Działa na większości obecnie używanych systemów operacyjnych, w tym na Windowsie, macOSie i wielu dystrybucjach Linuxa. Po uruchomieniu programu pokazuje się okno, w którym można wybrać rozmiar obrazka, na przykład format A4, i już można tworzyć grafikę. Do tworzenia grafiki wektorowej w Inkscape służy kilka podstawowych narzędzi, są to prostokąt, elipsa, gwiazda, która może być też wielokątem, oraz najważniejsze pióro, które pozwala tworzyć dowolne kształty z tzw. krzywych Beziera. Poza podstawowymi funkcjami Inkscape pozwala na zaokrąglanie rogów, łączenie kształtów, nakładanie tekstu na ścieżkę, tworzenie perspektywy, obracanie kopii, tworzenie dynamicznego konturu, zmianę obrazków na wektory i wiele, wiele innych. Na koniec, utworzony obrazek można z łatwością zapisać jako PNG, JPG, a nawet PDF, ale tych formatów jest znacznie więcej. Możliwości programu są ogromne, a wiele z nich pokazałem już w materiałach na tym kanale, do których oglądania zapraszam. W tym materiale to wszystko, mam nadzieję, że taka forma była przejrzysta. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego.